Jestem głosem osób, które pamiętają, czym jest ubóstwo. Opowiem ci o pani Ani, która do Alberta przychodzi pod koniec miesiąca, bo to, co zarobiła, nie wystarcza do pierwszego. Ale pani Ania nigdy nie narzeka, bo ma nadzieję, że w końcu będzie lepiej. Nigdy nie wiesz, jaka historia stoi za osobą, która przychodzi po pomoc, bo ubóstwo zazwyczaj jest ciche. Usłysz ich głos, a jeśli możesz, pomóż. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.